Na ten moment czekaliśmy w sposób szczególny, mówił podczas uroczystości burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek. Zawsze miałem przekonanie, że ten wielki patriota Polski, mąż stanu, nie jest właściwie uhonorowany w swoim rodzinnym mieście, podkreślał. Dziękował również wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu. Profesorowi Karolowi Badenie, autorowi pomnika, radnym Rady Miejskiej w Łasku za podjęcie stosownych uchwał, a także wojewodzie łódzkiemu za wsparcie idei. Kiedy jesienią ubiegłego roku odwiedziłem pana wojewoda, aby omówić pewne szczegóły dotyczące naszego jubileuszu, pan wojewoda powitał mnie takim pytaniem: panie burmistrzu, czy taką sugestią, panie burmistrzu, a może byśmy temu Janowi Łaskiemu jakiś pomnik wybudowali? Na to mówię: panie wojewodo, pan czyta w naszych myślach. Myślę, że tak trzeba było i ktokolwiek by był na moim miejscu, do tego by dążył. Udało się to zrealizować. Jestem dumny, ogromnie się cieszę, zwyczajnie jako łaskowianin. O zasługach Jana Łaskiego mówiono tego dnia wiele. To jemu wczesna Rzeczpospolita zawdzięcza zgromadzenie i spisanie po raz pierwszy w jednej księdze obowiązujących praw. I to za jego sprawą powstała łaska kolegiata, przed którą stanął pomnik. Jego realizacja przekracza wymiar lokalny, ma znaczenie ogólnowojewódzkie i ogólnopaństwowe, mówił wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Dlaczego ma to wymiar szerszy niż tylko ten nasz tutaj Łaski? Czyli ten, z którego wszyscy mieszkańcy Łasku i powiatu łaskiego mają prawo być dumni. Dlatego, że często jako mieszkańcy województwa łódzkiego zastanawiamy się nad naszą tożsamością, nad naszą przeszłością i historią. Bo przecież województwo łódzkie powstało w 1918 roku. Jan Łaski o takim myśleć nie mógł. To ziemia, która była częścią dzielnicy senioralnej po czasach Bolesława Krzywoustego. Zatem tej dzielnicy, która miała być kręgosłupem państwa polskiego i łączyć wszystkie pozostałe ziemie. Nie można było myśleć o Polsce niepodległej bez dzielnicy senioralnej. Zatem bez ziemi łaskiej, bez ziemi wieluńskiej, sieradzkiej, piotrkowskiej czy pozostałych, które my dzisiaj tak nazywamy. Przywracamy naszej wspólnej pamięci wielkich ludzi z historii polskich, wielkich mężów stanu, takich jak Jan Łaski. To jest naprawdę wzór, który był trochę zapomniany, a myślę, że ta inicjatywa sprawia, że wraca do naszej zbiorowej pamięci. Ktoś się zainteresuje jego dokonaniami, a może ktoś będzie brał z niego przykład, a niewątpliwie warto. Głos zabrał profesor Marian Marek Drozdowski, uznany historyk i honorowy obywatel Łasku. Podkreślał znaczenie pomnika jako symbolu więzi Kościoła z dziejami narodu. Gdybyśmy zadali pytanie, co ważnego zostawił w kulturze politycznej prymas Jan Łaski. Jako historyk próbowałbym tak odpowiedzieć. Wrażliwość na nasze granice zachodnie i północne. Podkreślenie niebezpieczeństwa dominacji Habsburgów w Europie Środkowo-Wschodniej. Podkreślenie negatywnego wpływu krzyżactwa na dzieje Polski. Konieczność połączenia i integracji państwowej z Mazowszem. Mazowsze wtedy jeszcze nie należało do korony. I tak jak wojewoda powiedział, byliśmy mocarstwem. To złoty wiek czasów Łaskiego, złoty wiek naszej Polski. To bardzo odpowiedni moment na oklaski, bardzo prosimy. Niech ten pomnik będzie dla wszystkich, którzy będą tu bywać, przechodzić tędy. Niech będzie miejscem zadumy i niech będzie inspiracją do służby ojczyźnie i Kościołowi na miarę Jana Łaskiego. Po odsłonięciu i poświęceniu pomnika rozpoczęła się msza święta dziękczynna za 600 lat Łasku jako miasta, koncelebrowana przez metropolitę łódzkiego, księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia i księdza arcybiskupa seniora Władysława Ziółka z archidiecezji łódzkiej. Po jej zakończeniu wystąpił zespół kameralny Monet z koncertem Fantazje Maryjne. Na szerszą relację z tego wydarzenia zapraszamy do środowego programu.